Siema panowie i panie. Właśnie jestem w drodze na całkiem inną wodę. Tym razem jadę na zaproszenie Krystiana. Jadę do miejscowości Winzen. Jest to miejscowość za Hamburgiem. Jeżeli chodzi o od strony Polski, to jest przed Hamburgiem jeszcze. To jest krótko przed Hamburgiem. Jadę tam, ponieważ dostałem od niego zaproszenie, żebym przyjechał na wodę, która jest dla mnie naprawdę obca. Nigdy na niej jeszcze nie byłem. I właśnie jadę tam zobaczyć. Krystian już przez cały tydzień brał i nęcił. Szykował tą miejscówkę. Będzie nas czterech. No nic, zobaczymy. Będę informował na bieżąco. Oczywiście zdjęciami, jeżeli coś złapię, albo ja, albo Krystian, albo jego znajomi. Także jeszcze przede mną parę kilometrów. Więc wszystkim życzę udanej majówki, ponieważ jadę właśnie na tą majówkę. Zastanawialiśmy się długo, kiedy się spotkać i postanowiliśmy, że spędzimy majówkę razem. Mamy się spotkać o godzinie 16:00. Przyjdzie z pracy, będziemy pakować auto i w drogę. Także trzymajcie się i udanych połowów. Na razie. Siema, dzisiaj żeśmy przyjechali, jest to nowa dla mnie, jak dla mnie woda, ponieważ zostałem zaproszony przez Krystiana na, nie jest ona wielka, 2,5 hektara, 2,2. Później Krystian wam opowie, co to jest za woda, jakie to są ryby. Akurat żeśmy wywieźli, ponieważ musieliśmy się wstrzymać, ponieważ lało i pogoda nie dała na to, żeby wywieźć, przygotować wszystko. Także już mamy wywiezione, teraz tylko czekać, aż będzie branie. Mam nadzieję, że będzie branie. Są naprawdę duże spławy. Akurat w tych miejscach, co mamy zestawy powywożone. Także zobaczymy, co dzisiaj przyniesie. Zostajemy do niedzieli. Prawdopodobnie do południa. Do południa, ponieważ kolega musi się zbierać. A gdy jego nie ma, to my tutaj nie możemy siedzieć, ponieważ on należy do związku i nas, można powiedzieć, zaprosił. I niestety, kiedy on pojedzie, to my musimy się też zbierać. No ale, jak to mówią, co dobre szybko się kończy. Mam nadzieję, że te dni tutaj nie skończą się szybko, także zobaczymy. A teraz Krystian opowie trochę o wodzie, co to za woda, co tu jest, jak... Ogólnie wszystko na temat wody. Sobie tutaj mówić. Mocno zróżnicowane dno, bardzo mocno porośnięta. Teraz aktualnie nie widać tego wszystkiego, co tam niebawem wyjdzie. Dużo kapelonów, jeżeli chodzi o zaczepy, brak. Ale jest tutaj parę ładnych karpi, które pływają już długi czas.
zeszłej jesieni była bardzo piękna ryba, za ponad 24 kilo. No to już taka pogaźna ryba. Jest dużo dziesiątek, właśnie w tym przedziale tak 10-15 jest tego, można powiedzieć, najwięcej. No ale poczekamy, zobaczymy. Właśnie mój swinger do góry tutaj sobie bryka. No to będzie może odjazd na żywo. Zobaczymy. Może będzie na żywo. Nęciliśmy tutaj kukurydzą, kulkami. Ja mam zarzucone na czaki, squid, skill punch i kill punch z squid banan. Nęcone jest tutaj peletem, kukurydzą. W sumie wszyscy akurat u kolegi było pociągnięcie, zobaczymy czy coś będzie. W sumie wszyscy obraliśmy tą samą taktykę, także... No, wszystko jest nęcone też kukurydzą. Przez cały tydzień, co drugi dzień, Krystian jeździł z kolegą tutaj nęcić, przyszykować to łowisko. Także... Miejmy nadzieję, że połapiemy. No, zobaczymy, nie? Pogoda jest dość stabilna, także... Będzie... No, od czasu do czasu tam pokropi. Niedawno lało, dlatego żeśmy nie wywozili. Choć odczekaliśmy tą pogodę. Zobaczymy, na razie deszczu nie nadają. Noc ma być też bez chmur. No ale nie wiadomo co przyniesie. Także zgłosimy się jak coś będzie. Jak nie będzie, też się zgłosimy. To zgłosimy się jutro rano przy kawce. Chyba że będzie ryba w nocy, to w nocy też co nieco się nagra. Będzie ryba. Także zobaczymy czy będzie ryba, nie? Do 12 będzie. No. Także trzymajcie się, do zobaczenia, do następnej ryby albo jutro. Hej, na razie. Siema. Jestem po pierwszej nocy. Jesteśmy po pierwszej nocy. W nocy było takie małe popiskiwania, ale nic takiego wielkiego. Także można powiedzieć, noc była przespana. Chłopaki jeszcze śpią. Ja robię już kawkę, herbatkę. Jest zimno jeszcze, jest godzina w pół do dziewiątej. Jest 4,5 stopnia. W nocy mi się wydaje, że było na minusie. Na minusie nie było. Gdzieś 0 plus 1. Nie wiem czy ich budzić czy nie. I będziemy przerzucać zestawy. Spróbuję znowu innej troszeczkę taktyki. Bo na razie dałem popki na jednym zestawie dałem tylko popek. Właśnie na tym było lekkie pociągnięcie. Wydaje mi się, że zaczęła ogonem podczas żerowania. I zgłoszę się później, jak już przerzucimy, chłopaki wstaną. Akurat siedzimy w cieniu, tam troszeczkę słoneczka widać. Może w cieniu jest tak zimno. No ale na razie cisza. A, z nosa leci. Zimno w łapki. Trzeba zobaczyć. Tak wygląda woda. Nie wiem czy będzie widać. Nasze obozowisko. Ptaszki ładnie śpiewają.
wczoraj wieczorem jeszcze bobry zaczęły tutaj świrować. Tam po drugiej stronie. O, kaczuchy lecą. O. Lecą łabędzie. Tak mówię, nic się nie działo przez wczoraj. Przez całą noc też nic tam u mnie, tam u kolegów też były tam takie pojedyncze piknięcia. Nic, czekamy dalej, zostajemy do jutra. W południe będziemy się rozbierać. I do domciu. Także będę informował na bieżąco co i jak. Także trzymajcie się. Do później. Będę ich budził, bo będą zmierzli. Tu śpisz Krystian? O, akurat wstał. I co, pospał? Pospał. Obawiamy się. No, Krystian już wstał. Dobra, Krystian, to sobie nasyp kawę, tam już wodę zagotowałem, wiesz? Na tym, na kawę albo herbatę. Idziemy teraz do od Krystiana do kumpla. A też już stał. Dzień dobry, dzień dobry. Siema, siema. Dzień dobry, jak minęła nocka? Chłodna. Nie, powiem ci szczerze, zimno aż tak nie było, wiesz, w piworze. Nie. Tylko te popiskiwania troszeczkę denerwowało. No wiesz? Strasznie, nie? No, co tam chwilę coś, co chwilę pik. Oj. A, to Krystian tam przystał. Się bawi. No. Dobra. Trzeba wstać, ja już wodę kawę zrobić. No już tam wodę mam postawioną na kawkę, także nie ma problemu. Tam woda akurat gorąca jest, bo przed chwileczką sobie zalewałem herbatkę. Także panowie, wstajemy. Ogarniamy się. Toaletka poranna. Jedziemy z tym koksem. No i siema. Jest to nasz kolejny, drugi dzień. Jak na razie bez ryby. Straszny dzień. Także ryby nie są głodne, ale za to my jesteśmy głodni. Krystian już tu szykuje grilla. Tam z tyłu. Wszystko się robi. No i co? Pogoda nas nie rozpieszcza, non stop pada. Później przestaje, znowu pada, przed chwilą gradem waliło. Wieje. Wieje, przestaje. Mocno wieje. Teraz znowu przestało. Dlatego żeśmy rozpalili grilla, bo żeśmy się już zgłodnieli. No i co? No i czekamy dalej. No. Wędki znowu mamy poprzerzucane. Widać sporadyczne spławy. Ale coś miśki nie chcą z nami współpracować. Nie chcą, nie chcą. Przyjechał tutaj wcześniej Patryk, pokazał nam tutaj też miejscówki, gdzie można jeszcze uderzyć. Bardziej je podkręcić, bo to jest. No. Wszystko jest teoretycznie znane mi, ale podkręcamy to na maksa i zobaczymy, co z tego będzie wszystkiego. Przyniósł nam ananasa. Powiedział, że to na ananasa bierze, którego ja zapomniałem w domu niestety. No ale próbujemy. Coś innego, no ale sprawdzimy to. Wszystko przetestujemy. Wszystko jest jeszcze przed nami. Tak jak mówiłem, że zostajemy do jutra, do południa. Później pojedziemy jeszcze Patryka odwiedzić, bo siedzi na Elbom. Nie, od jutra siedzi, nie? Od jutra siada, tak. Siada nad Elbom.
Pojedziemy jutro po południu do niego zobaczyć. Też stamtąd będzie relacja. Tak, w Polsce także... to Łaba. Tu... No, na Łabę, jest... no. Po polsku na Łabę, dokładnie. Nieznane, ale można sobie to sprawdzić na YouTubie, jest dużo filmów. Akurat z tej rzeki. Rzeka życiowa, czy jak rzeka, to... rzeka mojego masz? Życia. No, rzeka mojego życia też zapraszamy. Tam znajdziecie Patryka w roli głównej. No. Zobaczymy. Także zgłosimy się, jeżeli coś będzie. Ponieważ moja nowa mata tutaj stoi. O. Jeszcze sucha. Mam nadzieję, że będzie mokra. Za chwilę będzie mokra, bo pada. Bo pada, dokładnie. Także humory dopisują. To jest najważniejsze w dobrym towarzystwie. Czy ryba będzie, czy jej nie będzie. Ważne, że jest dobre towarzystwo. No a to, że siedzimy nad tą wodą, to możemy podziękować temu do panu tutaj, w kapturze. Tak. Bo to dzięki niemu tutaj możemy być. Ponieważ on należy do tego związku i mogliśmy tutaj przyjechać i łowić, bo bez niego tutaj niestety nie możemy łowić, ale zgodził nam się towarzyszyć, też łowi i siedzimy. Ćwiczy sprzęt, stoi, próbuje, tak. uczy się, tak. Ćwiczy sprzęt. W życiu karpiarzem nie tam mu troszkę podpowiadamy co i jak co wiązać, także jego dopiero początki. A na pewno spotkamy się jeszcze nie raz. Dokładnie. Nie? Czy przyjedziecie do mnie, czy ja znowu tu przyjadę. A może ktoś nas jeszcze odwiedzi. Może. Przy okazji. Także zwerbujemy Marcina, niech przyjedzie do nas. Zapraszamy wszystkich chętnych. No. Dobra panowie, bo znowu zaczyna padać. I idziemy do namiotu. To jest. Także trzymajcie się. Albo do jutra. Albo do następnej ryby? Do tej pierwszej. Do tej pierwszej ryby, dokładnie. Do pierwszego brania. Do pierwszego brania. Dobra, trzymajcie się, na razie. Ruszyliśmy się, one też. Teraz idziemy sobie nasze miejscówki po drugiej stronie jeziora zanęcić, gdzie mamy wywiezione. To już zostanie zanęcone do jutra. Chyba, że się coś pojawi na laku, to tam podnęcimy troszkę jeszcze. Jeszcze mamy jedno wiadro z kukurydzą. Kukurydza, konopia. Mamy towaru. Towar jest. Także nie nęcimy też dużo, bo tu nie jest za duże jezioro. Będziemy nęcić, zobaczymy co przyniesie najbliższe parę godzin. Pójdźmy najpierw tam. Tak jak żeśmy wspomnieli wcześniej już dwa razy, że do jutra później jeszcze pojedziemy na Łabę, do Patryka zobaczyć co tam wymodził, bo tak. Przyszedł tutaj do nas na odwiedziny i już tam koledzy też siedzą na Łabie i złapali amura, który ważył 34, nie? 34 kilo, no. 34 kilo. Piękna ryba, duża. Może uda nam się ściągnąć zdjęcie od niego, to wrzucimy na pewno też do filmiku. No. Zobaczycie, także... jaki to jest potwór. Zobaczymy. Może uda nam się też coś wyciągnąć. Jest bardzo zimno. Rano było 4,5, o godzinie w pół do 9. Teraz jest jakieś 9. Wodę żeśmy mierzyli, to miała 8, nie? 8,5 stopnia. Jeszcze troszeczkę zimna woda. No ale też nie łapiemy głęboko, to jest mniej więcej. Nie, to jest 1,5 metra, nie? Półtora stopnia, także. No. Dobra, to idziemy nęcić i. Powyżej 6 metrów. No. Dobra. To zobaczymy się na nęceniu. Nara. Zaczynamy nęcić. Podejdziemy cichutko. Patrz, tu już pierwsze kapelony. Aha. Jeszcze kwitka i one będą na wierzchu. Także
będzie troszkę lepsza lokalizacja tego. Więcej w tym terenie. Podejrzewam, że wystarczy do tego, co wywiozłem. Pójdziemy sobie tu przez mostek z drugiej strony. To słuchaj, chodź. Ale tu jeszcze podnęcimy tutaj. Do ciebie, no. I zobaczymy. Nie wiem, czy w moich budkach tam przejdę, ale... Jak nie, to ja pójdę. Jestem przecież w gumowcach, to nie ma problemu. I zanęcimy, nie? To było tu przy tych krzakach, tu są nie? Ślady mięsiarzy. No widzę właśnie. Ślady mięsiarzy. Idziemy. Masakra. Tu jest miejsce wytypowane przeze mnie dla ciebie. No widzę właśnie. Kapelony. Ale też są fajne te miejsca. Są tylko kapelony i tak między jest to... Czysto, jest piasek. No, między to położyć tutaj tak. I ten. Dlatego było okładzone pod górkę. Bo tu jest za chwilę spadek. No. Ale też łódką dokładnie nie trafisz między kapelony, wiesz? To znaczy widać, nie? Na sądzie widać mniej więcej, gdzie jest czysto. Ale nawet jeżeli on spadnie na liść, czy gdziekolwiek, to ona znajdzie. Tam dwie szufleczki. No to rzucę. Ładnie, to akurat jest pod górką. Miejmy nadzieję, że coś wejdzie. No, zobaczymy. Muszelki, jakie istnieją tu. To właśnie są takie duże muszle. Już wyżarte. Duża, dorodna muszelka. Mm. Także tutaj też ryby nie narzekają na naturalny pokarm. I też mają co jeść. Nie została przed nami ostatnia nocka, dlatego nęcimy teraz. No i podnęcone mamy. Idziemy się teraz relaksować. Jeszcze sypniemy. Później pokażemy wam, czym się będziemy relaksować. A to czym to jest wszystko? Kluczowa zagadka. Tak. Podejrzewam, że większość na przykład na YouTubie odpowiedziałaby na to pytanie. To na pewno. Ale zostawimy to. Powiemy tylko jedno. Kobiet nie ma. Kobiet nie ma. Oczywiście, że nie ma. Jeszcze sypnę. No to sypnij tutaj jeszcze. Nie przesadzając. Pół. Pół w lewo. I tak prostą krechę pójdź jeszcze po środek. Znaczy, ja ci powiem, tu jest dość płytko, mniej więcej metr 20 maksymalnie i jest piasek. Aha. Także one wychodząc właśnie z tej linii tych kapelonów zawsze uderzały, ja miałem tu postawione zestawy, także dość blisko siebie. Wszystko postawione. To wystarczy. Starczy, żeby nie przekarmić, bo później możemy sobie siedzieć, a one już tak będą najedzone. Takie na chyba są nafutrowane tuś. No, mam taką nadzieję, że wiesz, spłonieją na nasze, nie? Mam nadzieję. No, też mam taką nadzieję. A za plecami dla wiadomości wał, który mamy, to właśnie. Tam już jest łaba, także jesteśmy dość blisko. To jest właśnie ten wał, który oddziela nas od łaby. I stamtąd właśnie cały czas wieje w naszą stronę i deszczem nas skrapia. Tutaj tędy, nie? Musimy to już przebić. Miała to być na to zaczątkę. Jedna z lepszych, ale
Zobaczymy, jak to będzie. O, czekaj, bo kurwa zacięłem się. Tu trzeba się przybijać, no, ale to jeszcze kawałek. O, i mamy sarenkę. Ładnie sobie poszła. Tam właśnie sarenka uciekła z tych krzaków tutaj, żeśmy ją wystraszyli. Jesteśmy w dżungli. No. O, następna. Poszła następna. To one muszą mieć tu swoje ligowisko gdzieś. Tak, tak. A niemieckie ryby biorą inaczej niż polskie? Całkowicie inaczej. Polskie nie boją się niczego, także koledzy na przykład z teamu łapią. Jest fajnie. Pobijają trzykrotnie swoje życiówki. No. My tak, niestety... na przykład Rafał Ruta na Gosławicach, tak, też pięknie połapał. Żeśmy widzieli piękne fotki, od razu z góry pozdrawiamy. Pozdrowionka spod Hamburga. A my walczymy dalej, no. Na razie lipa. Nic nie ma. U mnie to już jest czwarta zasiadka i obym coś złapał, bo przestaje mi się to podobać. No wierzę ci, słuchaj, czwarta zasiadka i zero ryby. I też łowiska też były przygotowywane dość mocno. No. Niestety no... Czas pokaże, co da się z tym zrobić. Ale nie poddajemy się. Nigdy. Oczywiście to już jest moja też czwarta zasiadka. Na każdej zasiadce była ryba. Nieduże, bo to było takie 3,5, szóstka. Ostatnia moja ryba to była właśnie ta dziewiątka, co byłem na innej związkowej wodzie. Tak, a to oto on. A to on. Witajcie. Obiad gotowy? Woda się grzeje, kawucha, wszystko jest gotowe. Pięknie. I kiełbasy spolane też są. Spolane. Dziewczyny? A dziewczyny uciekły. Niestety, nasz kolega Jarek spalił nam kiełbasy. I wypłoszył dziewczynę. Ty, ale słuchaj, myśmy tam szli, to myśmy sobie wypuszczyli dwie sady. Leciała tędy? Nie. To musiała albo tędy, albo poleciała tam w pole. To było. Możliwe i poszła, no. Wiatr wieje prosto z Gasławic, także będzie. Mam nadzieję, że tutaj też przypłyną rybki. O, zobaczymy. Dobra, idziemy coś strzamać. Trzymajcie się. Dobra, trzymajcie się. Na razie. Na tych wodach, tak jak mówiłem, nie łapałem tutaj tak wcześnie. Gdzieś mniej więcej tak okres wakacji, czerwiec, koniec czerwca. Gdzie kapelony już były na wierzchu. To już my wiedzieliśmy gdzie, co i jak. No ale trzeba próbować. I wcześniej, i później. No dokładnie. Słuchaj, ja na mojej wodzie, co teraz jestem trzeci rok, z początku też, co zasiadka nie było ryby. Ja po prostu zacząłem chodzić dookoła, co zasiadka to zmieniłem miejsce i rzucałem. Fakt, że ta woda to jest kompletny lej, 19 metrów i jest tylko dwa razy większa niż ta, to masz, ile masz, 4 hektary, ale jest kompletny lej. Od brzegu idzie prosto, 3 metry, automatycznie schodzi na dół, nie? Ja myślałem też, żeby na przykład zrobić tak, o, jesteśmy tutaj w trójkę, dosyć blisko siebie. I zaprosić Marcina na zasiadkę do Hamburga, do naszego koła. Mamy 10 hektarów wody, bardzo mocno zróżnicowane dno, bo tam nawet uderza do 30 stopni. Czyli można powiedzieć, to jest takie... Pożmirownik. To jest pożmirownik. Od razu uderza ci do 6. Mm-hmm. Masz 6, jest skarpa i wali w 8. Z 8, czyli schodki. Od razu w 12. To są schodki. Tak. Takie masz porobione półeczki. No. Tak jak koparka wykopała, tak zostało. Dokładnie, jak zahaczyła łychą. No. Tak. Także myślę, że można byłoby tak zrobić, żeby zaprosić Marcina, niech przyjedzie tutaj. Słuchaj, na nasze wody. Nie ma problemu. Ja jestem jak najbardziej za. Tylko trzeba z Marcinem się dzwonić.
Albo napisać do niego, czy by miał ochotę do nas przyjechać. Tak. Chyba, że obejrzy ten film i coś wywnioskuje z niego. Bo we Węgrzech już był w teamie swoim tam, który jest też Genesis w Węgry. Tak, no my jedziemy w Lipcu. W Lipcu też na Węgry. Najprawdopodobniej na to samo miejsce, na którym siedział Marcin w zeszłym roku. No widzisz, ja niestety nie mam czasu, nie dam rady, ponieważ w lipcu mam właśnie wyjazd do Polski. Chyba w lipcu. Musiałbym zobaczyć na urlop. A ty, Jaruś, co myślisz o tym wszystkim? Ja wszystko o tym myślę, że jest zimno. Nie, rybki, teraz trochę się wypogodziło. Zrobiło się cieplej, wiesz? A wiesz dlaczego my siedzimy od strony Nabiecznej za autem? I nam tu nie wieje. No dziękuję ci bardzo. Czekaj, też potem. Po prostu jesteś... Debeściak. Jak na nowicjusza przystało, jesteś debeściak. A tu mamy oto, proszę bardzo. Gdybyś nie zapomniał, do czego to służy. To ja nie zapomnę, ja wiem, co to jest. A co do tego? Halo? Wszyscy uciekli, zostawili mnie samego. Nie chcą jeść. Nie chcą pić. Panowie! O, jeszcze wiatr robi swoje. Ej, dajcie coś do tych kubków, bo się przewracają. Co? Mam kubki, ale się przewracają. A po co ci te kubki? No Jaryś przyniósł. Przecież ja na drinka mam szklankę. Co? Ja na drinka mam szklankę. Nie wiem, to bym chciał akurat bez cebuliny. No Wicusz ma urodziny we wtorek. Tak. Także na pewno to wszystko będziemy, masz? Będziemy świętować. Nie masz kolejny? Była. Była. Czekaj, przyniosę. Będziemy świętować urodziny. 40 chyba trzecie, nie? Tak. Ile ty masz lat w końcu? Naście. 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 Będzie kończył naście. Ostatnie naście. Nada pakuszać kija. Słuchaj, Krystian. Powiem ci tylko jedno. Spanie będziesz miał murowane. Ja na pewno. Chyba zaczyna działać. Fasola. 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 Także dzisiaj nie potrzebujemy ogrzewania w namiocie. Nie. Kolega sponsoruje wszystko. Będzie ogrzewanie, dobra zabawa. Będą grzmoty w nocy. Do czego ci to lać? No, tutaj. To dawaj. Słonę to mowa. Ty przywracał ktoś to mięso? Nie, ale to ono jeszcze nie jest dobre. Jest surowe, także muszę się podrobić. Jeśli będą chętni kiedyś nas odwiedzić, zapraszamy. Zapraszamy. Serdecznie. Czy tutaj na wody, czy może pojedziemy do Rafała, spotkamy się. Możemy spotkać się w połowie drogi. Tak, zresztą rozmawialiśmy w połowie drogi z Krystianem. No, no słuchaj, aha, do Krystiana Szewczyka. Tak. No, do niego mamy z jakieś, przynajmniej ja mam do niego, jak patrzyłem, bo... Ja mam 500 niecałe. Ja też, ja mam coś ponad 500, 500 chyba 20. No. Także na pewno z nim się spotkamy. Będzie fajnie. Będzie się działo. Będzie się działo, tam na pewno. To na pewno. No i siema. Jak na razie ciągle jesteśmy bez brania. Ostatnie przewózki na miejsca podnęcić. Dzwonili znajomi od Krystiana, siedzą też na innej wodzie właśnie. Dopiero teraz zaczęły się brania po tych wichurach, po tych ulewnych deszczach. Gradobiciu można powiedzieć, bo też grad walił. Zobaczymy, czy u nas też się poszczęści. Wywieziemy wędki, posiedzimy chwilę. Zobaczę, może się coś będzie działo. Akurat szykują się chłopaki do wywózki. I no zobaczymy. Także zgłosimy się. Jak coś będzie, będzie w nocy, to zostawimy karpia w worku do jutro rana. I będziemy wywozić. Oczywiście fotki też będą posłane na Facebooka.
Zobaczymy. Nie, Krystian? Ostatnie wywózki, zobaczymy, czy coś będzie, nie? Dokładnie. Wywieziemy, poczekamy, zobaczymy. No. Gotowe? Albo da, albo nie da. Albo da, albo nie da. No, chłopaki się sprężają. Nasze myśmy parę godzin temu wywozili i stwierdziliśmy, że zostawimy je do jutra. Także nie będziemy tam wody mieszać, ani nic. Zamieszamy. No teraz. Zanęcone mamy. Zmieniłem miejscówkę. Położyłem ją mniej więcej na środku, bo żeśmy tam widzieli, że aktywność ryb. I znaleźliśmy wolny plac. I tam położyłem jeden zestaw. I tam jest ananas z tym, nie? Z czaki. Ananas z czaki trochę pomieszałem. Idziemy. Nic, zobaczymy. Krystian już wywozi. Na lewo. I zobaczymy, co będzie. Po prawo. Ja pojadę tam. Jedziemy po rybkę. Gazu, gazu, bo nie ma czasu. Duda. Na siebie? Słuchaj, jak to się mówi, życiówka, nie? Życiówka, życiówka jest. Czyli co, wiadro wody? Sam się wykąpię. Wiadro wody. Dzień dobry, TVN. No. Zaraz go z tego zdezynfekujemy. Masz? Mam. Dezynfekuj to? Masz kartę auto? No. Co boiło łowca? Szok. Szok. Dobrze mówiłem wczoraj, że jedziemy po rybę. Słuchaj, nieważne kto, tak. Ważne, że jest. Ładna rybka. Dobra, chyba długo jej męczyć nie będziemy, nie? No dobra, no i co? Wracaj. Porobiłeś zdjęcia? Tak, robiłem. No. Dobra, no, kurwa, cały mokry będziesz. Wracaj, skąd przyszłaś? Dawaj ją jeszcze na ten, na wagę, bo ona jeszcze zważona nie była. Także waga jest wytarowana, już pod matę. Tak, wylać wodę, żeby nie było oszustw przy wadze. No i... Ty nie patrz na razie, ile szacujesz? 14. Masz 12400. Super. 12400. I tak, życiówka. No to co, łepek? Wiadro? Twoja zdobycz. Robisz fotkę? To z tego się wytnie z filmu. No, zrób mu fotkę. I rybka do wody. Koda. Koda.
Masz. No to nic, jeszcze raz gratulacje, nie? No dziękuję, żeby mnie zaprosić. Gratulacje. Dobra, dawaj, idziemy do wody. Niedziela w południe. To już czas na koniec naszej zasiadki. Trafiła nam się tylko jedna ryba. Był to Amur 12400. Także pomału się zbieramy. Jeszcze została mniej więcej godzinka. Będziemy się zbierać. Zasiadka jak najbardziej udana w takim towarzystwie. Także dzięki Krystian za zaproszenie. Nie ma za co. Skorzystam na znowu. Oczywiście zapraszam też do mnie. Na pewno skorzystamy z tego. Będziemy się widywać częściej. Będziemy się za niedługo pakować i takie małe podsumowanie. Woda jest fajna. Ma potencjał. Było ciężko cokolwiek złapać ze względu na pogodę. Były wahania ciśnienia. Straszny wiatr. Lało. Waliło gradem. No ale jedna ryba dzisiaj rano, o 6 rano nas obudziła. Był piękny amur. Nowicjuszowy amur. Nowicjuszowy amur. Jego życiówka. Lecz wodą żeśmy go nie lali, bo było zimno. Było 4 stopnie rano. Także. Nasz nowicjusz się już składa. Już ma dość. Już ma dosyć. Także żegnamy się z wami do następnej zasiadki. Nie wiem, kiedy będzie moja zasiadka. Może za tydzień lub za dwa. Zobaczymy jeszcze.